Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, nazywam się Radek, a dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę w Life is Strange True Colors. Moi drodzy, zaczniemy sobie od ekranu z kartką, jak widzicie. Jed nas prosi o to, żebyśmy się spotkali z nim, kiedy tylko będziemy mieli szansę, więc jestem ciekawy, czy coś wie, czy może ktoś go próbuje jakoś, nie wiem, wiecie, tutaj urabiać, a być może właśnie stanie po naszej stronie w 100%. Kto wie, może coś się okaże, że zaraz, że to Jed jest jakiś też bardzo złą postacią i on to wszystko, tak naprawdę co jest powiedziane, że niby jest taki fajny i w ogóle to tylko jakieś przykrywka czegoś gorszego. Kto wie? Na pewno przykrywką nie jest to, że jeżeli zasubskrybujecie kanał, to będziecie mogli widzieć, będziecie dostawali notyfikacje, jeżeli tylko jakiś mój nowy film się pojawia, a jeżeli wam się filmy podobają, to może być to coś, co warto rozważyć. Natomiast wracamy do akcji, będziemy chcieli się zobaczyć z Jedem i zobaczyć tak naprawdę, co ma nam do powiedzenia. Mam nadzieję, że to nie będzie nic złego, bo dużo złych rzeczy się ostatnio wydarzyło, jeżeli chodzi o tę historię, więc no, trzymajmy kciuki, że to będzie tak dla odmiany coś dobrego. And what will they do if... No właśnie. To jest własny atak paniki dla Alex, to coś nowego może nawet. Albo to jeszcze jest, to jeszcze być może pozostałości pajkowego strachu. Tak też może być w sumie. Nie pomyślałem o tym, ale faktycznie. W sensie to był krótki jakby epizod. Piękny wygrzeż ekranu na laptopie. I have no idea what to do next. Maybe talking to Jed will help me feel better. Albo gorzej, tak jak mówię, nigdy nie wiadomo. Strasznie bym nie chciał, żeby kurczę się okazało, że Jed jest kimś złym. Jed mi się wydaje takim bardzo spokoziomkiem i pomysł o tym, że on będzie też zamieszany jakoś źle w całą tę historię, mnie trochę boli. What? Okej. Okay. Jakieś po prostu ta. Nie chciałem powiedzieć konewka, ale to nie jest konewka. Haven Springs. Cóż za festiwal Haven? Jedliśmy, piliśmy i się dobrze bawiliśmy. Yo. No to jest, widzę, że są rzeczy różne, ale dużo wiadomości. Zerkniemy sobie tylko na główne wiadomości, znaczy w sensie tam pierwsze linijki. Jakiś hałas się dzieje w Silver Dragon. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Okej. Okay. No tak. Kurczę, tak, że on się przesuwa strasznie w dół, znaczy do góry. Spring Festival się zaczął. Spring Festival się skończył. Enjoy that ice cream. Więc tak to wygląda. Ryan. Miałem wspaniały. Przydarzył mi się wspaniały moment z kimś bardzo specjalnym i połączyłem się z nią w sposób, który będę szanował przez całe życie. Cholera, stary. Chyba zasługujesz na dwa kawałki lodów. Znaczy kawałki gałki, że tak powiem. Maybe I should start charging for my services. Josh Hopkins i Julia Cruz są teraz w relacji, a to są ci, którym tam pomagaliśmy wtedy, dwa odcinki temu chyba. Proszę bardzo. Okay. O, zdjęcie. This is a pretty great z koncertu. To było zajebiste. To było faktycznie coś innego. Steph, Alex, brawo. Eleanor, wow. Eleanor widzę, że się dobrze bawi. Riley, zobaczmy. Chciałem tylko zabrać sekundkę do waszego czasu, żeby powiedzieć, jak wspaniałe Haven naprawdę jest. No to tak jak ta przypomniałem, jak jestem szczęśliwa, że mogę nazywać to miejsce domem. Żadne inne miejsce nawet nie będzie blisko tego stanu. Dobra, wydaje mi się, że mamy najważniejsze rzeczy. Journal sobie tylko zerkniemy, ale to tylko dosłownie zerkniemy, bo tu widzę, że Pike właśnie się pojawił. Strach i jakaś muzyczka. Mi się podoba to, że za każdym razem ona też pisze jakąś taką linijkę. Mam wrażenie, że za każdym razem. Tak, tutaj też jest jakaś muzyczkowa. To chyba są jakieś chordsy, wiecie, te, jak to się nazywa, co trzeba chwycić na gitarze po prostu, żeby zagrać odpowiednią piosenkę. Chwyty? Chyba tak się to nazywało, nie pamiętam. Dawno temu grałem na gitarze, dawno temu. Nigdy nie umiałem, tylko po prostu się bawiłem. Ale jesteśmy beznadziejnie ubrani. Czy ja mogę się przebrać? Nie podoba mi się to. Naprawdę? No to musisz się naprawdę źle czuć w takim razie. Nie podoba mi się ten sweter, ale już trudno. Damy sobie spokój. Idziemy do Jeda. Czapeczka bardowska, niech sobie siedzi spokojnie. Nie musimy jej teraz ze sobą zabierać. Natomiast na pewno to ubranie, które ma teraz na sobie, jest bardzo komfortowe, więc... chociaż zamiast dżinsów zawsze można było wziąć dresy i w ogóle już się czuć po prostu jak na jakiejś imprezie piżamowej. Dobra, Jed sobie siedzi, jest tutaj puściutko. Zobaczmy więc, co się stanie. Ja mam nadzieję, ale... Hey, jeżeli Jed, ta historia jest prawdziwa, to on może też chcieć dowalić iPhone'owi, cholera wie. Cichą nadzieję, że to będzie coś dobrego właśnie. Ale to jest cicha nadzieja. Tak było. Pod wieloma kątami tak naprawdę.
and let you go, apparently. Then there's that business with Ryan and Steph earlier today. I wasn't sure why it took all three of you to work out Diane's lunch order. No tak, a teraz już wiesz. Ja bym Judowi powiedział, szczerze mówiąc. I know you're used to looking out for yourself. Gabe was like that. But Haven's a community. We help each other. I want to help you. No, tylko czy z taką kwestią dadzą radę i pomóc? Fuck it. What have I got to lose? To prawda, szczerze mówiąc, już tak jest przerąbane, więc możemy równie dobrze powiedzieć. Myślę, że możemy zrobić. A zaraz, Typhon threaten Ryan to jest za mało. Moim zdaniem Typhon killed Gabe, to jest najprostsze. I have proof. Znaczy miałaś proof, już nie masz, bo teraz ma Pike. I stole it from Diane. Emails and documents proving there was a second explosion the night Gabe died. To cover something up, Jed. Some secret they buried. I don't know what it is. I don't even know what to do next. But I'm not giving up. Też mi ciężko czytać emocje Jeda. Nie wiem, czy on jest przejęty w taki negatywny sposób, w sensie, że o nie, Typhon jest znowu atakowany, muszę coś zrobić, czy przejęty po prostu sytuacją. Ale widocznie myśli. I know what they're hiding. O, okej. Okay. Już mi się zaczyna podobać. Co to jest w takim wypadku? Please, Jed. What's the truth? What are they afraid of? Typhon's the devil that runs this town. I've been carrying their secrets for far too long. Hey. No, ale czyli wyjdzie na to, że jest zamieszany jakoś. W negatywny sposób, w sensie. I'll do one better. I'll show you. I'll show you. Ha, wiedziałem. A to może weźmy jeszcze Ryana i Steph, co? Chodźmy czwórkę. Chociaż cholera, to przyciągnie uwagę tej fonu. A bez przesady, to nie jest, kurczę, korporacja jak z Final Fantasy, że się rzucą z żołnierzami nagle na nich. Wciąż to bierze czasu, zanim się ogarną. There, up ahead. Where are we? Middle of nowhere. About two clicks that way is the mining site where you search for Ethan. Five clicks that way is town. Zawsze się zastanawiałem, czym są kliki. What is this thing? Ventilation shaft. They're scattered everywhere. Over the years, mines grow into mines, creating a labyrinth under Haven. What you're searching for is down below. No dobrze, w porządku. I Jet teraz tak ją pyk, popycha i mamy po sprawie. Jet. Why are you sad? Oh, for fuck's sake, nie. I'm sorry, kid. Co się dzieje? Przede wszystkim pytajmy. What are you doing? I tried to talk you out of it. Scare you off. I was sure those pictures of Ryan and Steph would do the trick. To on zrobił te zdjęcia. You were relentless. Won't leave damn well enough alone. You don't have to do this. I do. 12 years ago, I made a mistake. The kind of thing that you can't undo. Ale jest mi przykro w tym momencie. God damn it. A way to save my town. Give my boy a normal life. I never wanted Gabe to get hurt. Go to hell. Ale to nie jest śmiertelne, bo dostała gdzieś w policzek. W sensie przeleciało jej po skórze. Także, o ile nie zabije ją, upadek oczywiście. Zakładam, że nie zabije, ale no... God damn it!
Dlaczego, Jed? Nie. Dlaczego zawsze jest tak, że postacie, które lubię, okazują się być złymi? Co jest ze mną albo z grami nie tak? Tak samo było w tym... w Heavy Rainie, tak samo jest teraz tutaj. A, dobra. Kolejny chapter, chrzanić. Lecimy dalej. Tak nie może być. Nie możemy zostać po prostu w tym miejscu. Side B, chapter 5. To jest ostatni chapter? Nie wiem, ale musimy się jakoś wygrzebać teraz z tego. Z kopalni. No i litość boską, przecież to będzie trudne. Welcome back, Alex. Dzień dobry, jesteśmy z powrotem. Do you want to talk about your time in Colorado? Let's start with something positive. What did you learn from your visit to Haven Springs? Nie wydaje, że właśnie the meaning of home. I thought I learned what it means to make a place your home. Miałem to, że wszystko się spierniczyło pod koniec. Let's talk about how it feels to know that you might have been wrong. No tak, rzecz się okazuje ten. Diane się okazało też złe, jakby nie patrzeć. To co, anioły przychodzą po nas? I suppose I'm proud of you for trying. You helped some people. Chased a mystery. Got to kiss a sweet boy. Tak było. But Alex, you're right back where you started. Nieprawda, wiemy dużo więcej teraz. You're wrong. I don't belong in here. If that were true, Alex, you'd know you were talking to an empty chair. Interesujące, żeby początkowa scena, którą mieliśmy w pierwszym chapterze, to było faktycznie tylko jej jakieś urojenie? Może te jej problemy natury magiczno-emocjonalnej są zdecydowanie większe, albo po prostu przy... O, zmieniły się te postery na jej twarz. Może po prostu to jest jakby jej wizja po tym, że leży, wiecie, styrana mocno po upadku w tej kopalni. Bardzo mało pozytywnych emocji jest na tym plakacie, zauważcie, jest tylko radosny tak naprawdę, wszystkie inne są negatywne. Czy naprawdę w naszym życiu jest tak dużo więcej negatywnych emocji niż pozytywnych? Smutno mi jest o tym w ogóle pomyśleć, ale znowuż smutno mi, więc właśnie. Nie mamy jeszcze ekscytację, podniecenie i tak dalej, nieprawda. Jest dużo, dużo innych rzeczy. Boję się robić cokolwiek, ale zanokuję, że tak powiem. Chcę móc też mieć możliwość poklikania winne w tym miejscu. Rozmawiamy z gitarą w tym momencie. Alex Chen. My guitar case has never heard of me. Sure. Przykre. Albo potencjalnie sugerujące, że nazywamy się inaczej. Ojojoj, skąd my te cyfry mamy wziąć? Pewnie gdzieś w pokoju będą jakieś informacje. Dobra, zobaczmy. Na pewno zegar może być taką informacją. 11, 12, 2. Ale przydałoby się nam więcej tych cyfr. Dobra, idziemy na się tutaj dalej. Drzwi są pewnie zamknięte. Zobaczmy na portrety rodzinne. Znaczy nie wiem, czy rodzinne, ale portrety zobaczmy po prostu. These don't belong to Dr. Lin. No tak, to są nasze, znaczy nasze, to są z nami obrazki. Tuning peg. Telefon? Dr. Lin. W świetle całej ostatniej ekscytacji, teraz jest dobry moment, żeby przypomnieć sobie, że rezydenci Helping Hands, którzy mają taki impuls, żeby odejść z naszej instytucji, pomimo tego, że jest to całkiem zrozumiałe, najlepiej jest im jednak się sprzeciwiać. Pamiętajcie, świat na zewnątrz ma bardzo ostry kły i zawiera sobie bardzo dużo niezaspokajalnego głodu, a wy jesteście delikatni, powolni, mięcy i całkiem apetycznie wyglądający. Dlaczego macie się wrzucać wprost w kły tego świata? Zamiast tego lepiej się wrzucić w moje. Jesus Christ, tu jest więcej wiadomości od dr Lin. ISO, jeden brakujący pacjent, odpowiada na słowo Alex.
zawsze próbowała się przedostać przez drzwi, drapiąc w nie i wydostać, ale odebraliśmy jej kły, więc jej zdolność do ratowania siebie samej jest minimalna. Jeśli ją zauważycie, proszę zachowajcie uwagę, kiedy będziecie podchodzić. Wydaje się być przyjacielska i normalna, ale ma trochę problemów z zachowaniem, miała właściwie trochę problemów z zachowaniem w przeszłości. Proszę pomóżcie mi znaleźć moją pacjentkę. Zaczynam się naprawdę martwić i nie można odpowiadać. How did I even get back here? Uwaga, rezydenci, proszę dołączcie do mnie w powitaniu Alex Chen z powrotem w Helping Hands. Jesteśmy szczęśliwi, ale nie zaskoczeni, że Alex ponownie zdecydowała się zwrócić do nas i do naszego jakby takiego, jak to ładnie przetłumaczyć, niemożliwego do ucieknięcia przytulasa naszej instytucji. Przytulas, kurczę, świetne wytłumaczenie. Okej, mamy dużo tutaj oczywiście emocji. Nie wszystkie są w pełni wyjaśnione, zobaczcie. No Gabe'a już raczej nie rozkminimy chyba. Dobra, wróćmy sobie. Obrazki obrazkami. Tutaj mamy też tape recorder. Dr. Lin always recorded our... records our sessions. Okej, na komputerze raczej nic nie ma. Tu jest też jakiś obraz. No możemy oczywiście go włączyć, tego rekordera. Zobaczyć, co tam było ciekawego nagrywane. A to Jed akurat. No dobra, ale teraz pytanie dalej brzmi na zasadzie, jaką my tu mamy liczbę wpisać. Może jakąś datę? Może o to chodzi? A może tutaj jest jakaś liczba ukryta tak naprawdę? Spróbujmy otworzyć jeszcze raz. Znaczy zerkniemy sobie tylko na to. Czy możemy... Nie możemy podejrzeć naszego tego. Myślałem, że może nam się by udało, ale... Spróbujmy zrobić coś przypadkowego, zobaczymy. No, I don't think that's right. No, zdecydowanie nie. A zobaczmy, czy możemy otworzyć drzwi. I've got to get out of this place. Bierzemy się tutaj AF-kę 8, to nas nie interesuje. 11-2, 1-1-2. Tutaj na piątym jest szczęśliwa. 1-1-2-5? A może chodzi o datę wiadomości na przykład, ale nie ma dat żadnych, kurczę. To nam nie pomoże. 1-1-2-5 w teorii. Może 1-1-2-5-5? Próbuję, chociaż wątpię, że to się uda. 5-5. No. No jednak nie. Ale kurczę, tego nie chcę zostawiać. A ponieważ jestem absolutnie okej. Okay. A już tu jeszcze folder jest, zaraz to folder zerknijmy. Nie zauważyłem go w ogóle. Zobaczmy najpierw ten folder. Case number, ale tam jest 25011 napisane. I guess that's me. O, 53322, okej. 53322. Nie, najpierw pójdę tutaj otworzyć to, spróbuję przynajmniej. 53322, tak? 5, 3, 3, 2, 2. O! Elegancko. Co jest w środku? Mam nadzieję, że faktycznie... No, litera faktycznie. Ale nie ma jednego tego. Właśnie do pokrętła do strojenia. Natomiast fajnie, że udało się otworzyć. Musimy to pewnie jedno podkrętło jeszcze znaleźć. Gdzieś mi się wydaje, że... A spróbujmy zagrać. Okej, czyli musimy jednak znaleźć jeszcze ten jeden. Na pewno tutaj zdjęcie. Pytanie, czy... O właśnie, możemy zabrać? Ciekawe, czy możemy po prostu po to sięgnąć? Dobra, ale zanim pójdziemy zagrać na gitarze, najpierw jeszcze sprawdzimy te pliki w tym całym folderku, który ona tam miała. A potem możemy już iść dalej, że tak powiem, z gitarą. Więc zobaczmy, co tu się dzieje.
Aleksandra Alex Chen. Niestabilność emocjonalna, okazjonalne wybuchy agresji, halucynacje wizualne oraz... tam jest chyba dźwiękowe napisane? Auralne. Okej. Okay. Różnego rodzaju deluzje, depresja i anxiety. Ale bez diagnozy. Okej. Alex doświadcza bardzo szczegółowych i solidnie stworzonych deluzji, które jakby mówią jej o tym, że jest w stanie czytać emocje innych ludzi i ich stany emocjonalne i wierzy przez to, że przez tą zdolność jest unikalnie wyekwipowana, żeby pomagać innym przechodzić przez ich emocjonalne traumy. Ciężko jest tutaj nie zauważyć tej ironii. Ktoś, kto jest tak bardzo dysfunkcjonalny jak Alex, przyjmuje na siebie rolę emocjonalnego opiekuna. Gdyby nie powróciła pod moją opiekę, nie wydaje mi się, że byłoby hiperbolą spekulować, że jej bardzo pozbawione rozsądku próby naprawiania przyjaciół i rodziny ostatecznie spowodowałyby krzywdę u kogoś. Moim przeświadczeniem jest, że deluzje Alex stanowią zagrożenie do jej kontynuowalnego bezpieczeństwa, a także tych wokół niej. W związku z tym polecam, żeby Alex była wyrzucona do niekończącej się dziury, jej ciało rozbite na krajelnicy, aż zostanie zapomniana w ciemności poniżej całego świata. To w mojej profesjonalnej opinii jest najbardziej humanistyczna rzecz, jaką możemy dla niej zrobić. Humanitarna właściwie, przepraszam, nie humanistyczna. Humanistyczna to raczej nie jest. Okej, okay. Dobra, to teraz możemy zagrać na gitarze, coś mi się wydaje. Naprawimy ją. To jest albo bardzo powalona placówka, albo bardzo powalona ma Alex w głowie. Zresztą obie rzeczy są możliwe naraz, co ciekawe. Dobra, teraz możemy zagrać. Jakby nie wiem, po co to robimy, ale możemy to zrobić, więc zróbmy to. O! To się a tak, dobra, budzimy się, coś czuję. W kopalni. Dosyć mocno poranieni, ale chyba nieśmiertelnie. Chyba nieśmiertelnie, tak mi się wydaje. To jest niesamowite, że ona przeżyła taki spadek. A ten pocisk jest na głowie. Bo tak naprawdę to ten pocisk w sumie zrobił więcej. Chociaż no, wewnętrzne rany też mogą być poważne po takim spadku. A to nie jest na full spadek jeszcze. To ona miała i tak dużo szczęścia. Aż dziwne, że Jet się nie przyjrzał temu po strzeleniu w niej. Teraz byle stąd nie spaść, byleby się ta deska nie złamała. Nie wiem, czy to jest do końca dobry pomysł, ale z drugiej strony, jakie jest inne wyjście? Fuck. Jeżeli ona wciąż to przeżyła, to naprawdę ma niesamowitego farta. Wątpię, żeby ją ktoś tam odnalazł i przytargał do szpitala, więc to prawdopodobnie są... Tak, to są zdecydowanie kolejne iluzje. Znaczy, może nie tyle iluzje, co... Alex. Gabe? Mogę na trochę takiego... You're dead. So? Lots of people are dead, Alex. Most people. To prawda, jakby nie patrzeć. Where are we? I want to say... a hospital? Dr. Mendez to intensive care? Dr. Mendez to intensive care. Yep, definitely a hospital. Gabe. Okay, here's what I do know. You are 10, I am 14. Our mother is sick, so is our father. But it
It's a different kind of sickness. Play your part. Mamy odgrywać dawne czasy? Why? I didn't do anything. Stop. Both of you. Dad. Behave. Powrót do przeszłości z dwoma duchami. Okej. On akurat ją tam wysłał. To jest zastanawiające, a Gabe nie. She was right over there. Bardzo ładny pokój szpitalny, szczerze mówiąc, zwłaszcza z tą sofą i w ogóle tutaj. Jesus, klucza mamy? Interesujące. Gabe? Alex, I need you to listen very carefully. We got some scary news today. And I'm going to be spending some time at the hospital. What? Mom? Are you okay? Shh, hush now. It's going to be okay. Do you understand me? Mi się wydaje, że to się nie skończyło, okay? Different. We couldn't afford a private room. Just got lucky, I guess. Tak wygląda lepiej niż dużo szpitali, które ja widziałem. Time in here that I basically memorized. He told me it was full of needles. Scared me to death. No może tak być. Chociaż z drugiej strony, czy ja wiem, czy trzymaliby igły tak blisko. A z drugiej strony, it was always jeśli nie jesteś pacjentem psychologicznym, jakby no psychiatry, no to jakby czy, trzeba się bać o to, że weźmiesz te igły i zrobisz coś sobie z nimi, przecież nienormalny w koszu nie grzebie tak po prostu, więc. Ale wydaje mi się, że są specjalne procedury jednak na, wiecie, usuwanie odpadów medycznych i raczej nie leżą zaraz przy łóżkach pacjentów. Farba jakaś. Tak, ja wiem, przyglądam się wszystkiemu najpierw innemu niż najważniejszej rzeczy w pokoju. Sleeping in an uncomfortable chair and eating vending machine dinners. There's something so weird and scary about watching your dad cry. No, prawdopodobnie. Rodzice jednak dla dzieciaków stanowią taką wartość, wiecie. Tych dla mało dzieciaków zwłaszcza taką niezwyciężoną, niepokonaną zawsze są, nie? Więc kiedy nagle coś się dzieje takiego, no to uderza w ciebie dużo mocniej niż gdyby to kolega po prostu płakał. Mom. Mom. Such a brave girl. How do you ever get so brave? Is that how it went? You don't think you missed anything? Okay. Znaleźliśmy się z powrotem do tego momentu? Gabe, why? I didn't do anything. Stop. Both of you. Dad. Behave. Mogliśmy coś zrobić więcej? My coś schrzaniliśmy, czy... Go check on your mother. Czy tak po prostu ma być? O to jest pytanie. Wait. Did I miss something? Właśnie tak teraz się zastanawiam. Obrazek? The painting that taught me that art sucked sometimes. Czasami tak. Czasami to prawda. Czasami jest tragedia. Gabe and I used to watch cartoons on this thing after school. Włączę sobie to odkrywanie emocji, żeby zobaczyć, czy czegoś nie zapominam innego. Jest jakaś woda. How much mom drank. Her throat was always dry.
Tam jest puste łóżko, ale sprawdziliśmy. Magazyny, medical waste bin sprawdziliśmy. Fan sprawdziliśmy. Nie wydaje mi się, że kurde, mamy wszystko. A może najpierw spójrzmy na to? Just on the other side. Nie wydaje mi się, żeby cokolwiek innego tu było, więc otwieramy tą zasłonę. Wejdziemy tu jeszcze raz. To jest dokładnie takie samo, jak było wcześniej. Może coś w pobliżu, gdzieś obok łóżka nie zauważyliśmy. Nie no, chusteczki. Tak, to już było. How many nights did Dad spend in this room? Sleeping in an uncomfortable chair. Ubijmy się jej najpierw. What am I missing? What did we talk about? Wydaje mi się, że po prostu musimy porozmawiać jeszcze raz. Hi, mom. Tam było takie dziwne cięcie pomiędzy kaszlem a tym stwierdzeniem, że jesteś taka odważna i w ogóle. Mom. Mom. Water, Alex. Get her some water. On to w ogóle usłyszał. Thank you. You almost never cried. Even when you were very small. Did you know that? That's been my biggest challenge with you. How do you take care of someone who is already so strong? Łańcuszek? Chyba? Gdzieś brzmiało jak łańcuszek, albo jakiś taki... No tears, my strong girl. I want you to make me a promise. Your brother. Your father, they are going to need you. You have to be strong. Will you do that, Alex? Brave girl. How do you ever get so brave? Zaraz. Interesujące, że to od niej wyszła ta energia. Ta emocja. Ona tak dosyć mocno też się rozbiła. Więc to ciekawe w sumie. A to co za certek? W ogóle jakiś sprzęt taki szkolny do oglądania wideo. Pamiętam, że my wciąż tam prawdopodobnie gdzieś leżymy na dnie tego szybu kopalnianego. O, Halloween. Proszę bardzo. Jest dynia. I w ogóle. I pupa tygrysa, która na nas patrzy ze ściany. Komiksy.
I co? Pokój, dom na pewno rodzinny. Zdjęcia wszystkie prezentują raczej wygląd szczęśliwej rodzinki tak naprawdę. No i jest ta cała myszka też, która towarzyszy, jakby nie patrzeć, Alex, nieważne gdzie jest. Swoją drogą, by teraz ogarnąłem, że ta bluza to jest bluza Haven Spring. Mom. I think so. Do you miss her? Gabe, what's going on? You're 11, I'm almost 15. Dad and I are time bombs. You keep running back and forth, trying to defuse us both. To jest, brzmi na przerąbane. Ale to wspomnienie, to sobie, moi drodzy, ogarniemy w kolejnym odcinku. Takie miejsce, żeby uciąć, chyba tu by było całkiem niezłe. Więc dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Dowiadujemy się bardzo dużo na temat przeszłości Alex. Zakładam, że teraz się też bardzo dużo pogorszy tak naprawdę. I to będzie trochę ciężkie do przejścia przez, ale na pewno damy radę. Już usłyszymy się niedługo w kolejnym odcinku. Ja was zachęcam też do subskrypcji kanału. Do zobaczenia. Hej.